witamy was ja i krzaki. Dzisiaj lisie bajeczki będą opowiadane tutaj w pięknych okolicznościach przyrody, bo tak sobie pomyślałem, że skoro tak pięknie się zrobiło, ciepło i w ogóle fantastycznie, no to po co siedzieć w domu, jak można poopowiadać bajki na spacerze. No i też do tego was zachęcam, a dzisiaj niestety z tego względu, że jestem na zewnątrz, to ciężko mi było zabrać książeczkę, ale to zupełnie nic nie szkodzi, bo ja znam tę bajkę na pamięć. No, ale nie będę opowiadał jej tutaj w krzeczorach, bo znalazłem zupełnie niezwykłe miejsce, w którym ta bajka zabrzmi najlepiej i ciekaw jestem, z jaką znaną bajką wam się skojarzy. Chodźcie, to wam pokażę. I co? Fajowy ten piec, prawda? Czy wam też kojarzy się z bajką o babie Jadze i Jasiu i Małgosi, braci Grimm? Mnie też. Więc tutaj przy nim najlepiej zabrzmi bajka z serii Liso Grimmów. Pamiętacie ją jeszcze? Tę serię, nie bajkę. No, bo bajki jeszcze nie słyszeliście, a będzie to opowieść o tym, jak czerwony kapturek zgubił lekarstwa dla swojej babci, a znalazła je baba Jaga i nie chciała oddać. Szedł sobie kiedyś czerwony kapturek przez las i jak zwykle miał w koszyczku same pyszności dla babci. No, może nie same pyszności, bo poza pysznościami były jeszcze lekarstwa, które nie są zbyt smaczne, ale jak trzeba je przyjmować, to trzeba i koniec. No, kapturek skakał sobie, skakał i śpiewał wesołą piosenkę. Tralala, do babci idę i niosę koszyczek, pyszności tam jest bez liku, wszystkich nie wyliczę. Tralala, żeby babcia zdrowa była, tralala, żeby długo żyła. No i tak skakał sobie, skakał śpiewając, no i nawet nie zauważył, kiedy przy jednym z podskoków lekarstwa wyskoczyły z koszyczka i upadły na ścieżkę. Kapturek pobiegł dalej, a tymczasem ścieżką szła baba Jaga. Zobaczyła leżące pigułki, które jej się bardzo spodobały, bo były kolorowiutkie. Jedne czerwone, drugie żółte, a trzecie niebiesko-zielone. Zabrała je do fartucha i poszła do domu. A czerwony kapturek, kiedy przyszedł do babci, zobaczył, że nie ma tych lekarstw, więc wrócił tą samą drogą, żeby poszukać, bo pomyślał, że mogły mu wypaść. Chodzi, chodzi, szuka, szuka, aż tu nagle nachodzi go baba Jaga i pyta: czego szukasz, czerwony kapturku? A babo Jago, mówi czerwony kapturek, szukam lekarstw mojej babci, nie wiem, czy mi gdzieś nie wypadły. Tych lekarstw? Pyta baba Jaga i wyciąga z kieszeni fartucha te pigułki różnokolorowe. Czerwony kapturek się ucieszył i od razu rękę wyciągnął, ale baba Jaga mówi: a figę z makiem, z pasternakiem, znalezione, nie kradzione. Wsadziła pigułki do fartucha i poszła z powrotem do swojej chatki. A czerwony kapturek za nią oczywiście, bo babcia musiała dzisiaj przyjąć swoją dawkę lekarstw. No i prosi babę Jagę i chodzi za nią w kółeczko i obiecuje, że da jej nagrodę za znalezienie tych pigułek, a baba Jaga nie, i nie, i nie, i nie. Kapturek był jednak bardzo wytrwały, bo jak się czegoś chce, to trzeba być wytrwałym. No i tak długo za nią chodził, że baba Jaga się zdenerwowała i wzięła te wszystkie pigułki kolorowe i połknęła za jednym zamachem. Nie powinna była tego robić, oj nie powinna, bo natychmiast wyskoczyły jej na całym ciele kropki i czerwone, i żółte, i zielono-niebieskie, a dodatkowo jej nos zakwitł w kolorowe kwiatuszki, na uszach pojawiły się wielkie bąble, a na stopach małe brodawki zupełnie jak u żab. I dodatkowo już nic nie mogła powiedzieć po staremu, tylko wydawała z siebie różne dziwne dźwięki, takie... Oj, było roboty z babą Jagą, było. Wielu lekarzy przychodziło, każdy myślał, co by tu zrobić, a baba Jaga cały czas wyglądała tak samo i nikt nie mógł zaradzić na tę straszliwą chorobę, bo była zupełnie nieznana, bo nikt nie był tak nierozważny, żeby połykać wszystkie lekarstwa.
Od tej pory czerwony kapturek znacznie lepiej lekarstw pilnował, a Baba Jaga obiecała sobie, że jak już być złośliwym, to być złośliwym, ale nigdy nie mądrym i więcej nie będzie łykać pigułek nieznajomych. O, koniec! I mam nadzieję, że wy również wyciągniecie naukę z tej opowieści i też nie będziecie brać lekarstw nieznanych wam, takich, których wam pan doktor albo pani doktor nie przepisali, tylko dlatego, że są kolorowe, bo lekarstwa to nie cukierki. O, no, więc tak brzmiała lisia wersja tej bajeczki Lisogrimów. A ja czekam na wasze kolejne propozycje. Jakie bajki w lisich wersjach chcecie usłyszeć? Piszcie koniecznie i może do zobaczenia na którymś ze spacerków. Pa, pa!